jest kampania, tak, dopasowanego kompana i chodzi o to, że to chodzi o dopasowanie psa do ciebie. Personalizacja. Tak, tak. Tak samo jak jest ze związkami, tak? Jak kogoś poznajemy i chcemy z kimś być na całe życie. Czyli na przykład szukasz psa, który, nie wiem, lubi telewizję, chipsy, piwo, oglądać mecze Legii. Naprawdę, nie, jest. Przy pustych trybunach. To jest, jeżeli na przykład ktoś jest bardzo aktywny, lubi biegać, no to dobrze mieć psa, który lubi biegać, musi wychodzić na spacery, okay. Ma dużo energii. Jak to jest osoba starsza i na przykład i będzie nie lubi więcej, biegać, ja na więcej, przykład. Tak, jakiego psa byś mi przypisała? Żywego czy już martwego? Żeby leżał koło mnie i tak, też się nie ruszamy, nie? To jest bardzo Doga, ważne, nie? Żeby się... Dog by się nadał. Tak. Dog. 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 Tak byśmy tak siedzieli, nie? I tak, co tam dog? No taki ciekawe, duży wiesz, dog. Wszyscy to tak mówią, że ludzie się też fizycznie... Się ale ty wiesz co, ty mi pasujesz do ciułały w takim razie. Takiej małej ciułały, wegetariańskiej ciułały, która tak dzisiaj mówi tak, dzisiaj będzie jedzenie też, nie? Dobrze, dobrze, zjem kwiatek. No dobrze, ale ty adoptowałaś jakiegoś psa, masz psa? Ja mam psa już od... Ona ma 15,5 roku, będzie miała 16 lat. To strasznie lat. Stary pies. No, okay. Ma swój język, który... Więc wiesz, będę z nią... do ostatnich momentów. Aha. Świetnie się trzyma. Jest oczywiście, ja gotuję wszystko i wiesz, z ogródka to, co jestem w stanie wyhodować, to w jej wyobrażam, jest... pies, który je coś z ogródka, jaki on jest szczęśliwy. Jest. Marchewka jest bardzo... dzisiaj, super. On pewnie marzy o eutanazji.